klęski chcieliśmy, żeby się odbywały w tych przestrzeniach. A dzisiaj wyjątkowy koncert, jubileuszowy. Cykon ma już kilkanaście lat i mamy ciągle jakieś jubileusze. I koncerty gdańskie również się doczekały swojego jubileuszu. 10. koncert gdański. Wszystkie te koncerty zorganizowała, napisała scenariusze, zgromadziła wykonawców, nauczyła tekstów. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Wszystko. Wszystko. Pani Iryna Jasma. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na te plakaty, które tutaj wyeksponowaliśmy, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko nam się pięknie rozwijało. Na początku był zawsze taki sam plakat, koncert gdański i koniec. Ten, który Państwo widzicie tutaj, drugi. I tam nie było ani tytułu, ale ciągle był taki sam plakat. Przez pierwsze trzy koncerty, tylko data się zmieniała. Natomiast potem pani Irena zaczęła już podawać tytuły, to już było na temat, to już było coraz bardziej szczegółowe, bogate. I też plakaty nam się zaczęły zmieniać, bo już były na określony temat. No Gdańsk, ale Gdańsk jest wielkim miastem, duże możliwości tu tematyczne są. Parki i ogrody w Gdańsku, to był koncert online. Tak, pandemiczny, dobrze pani to określiła, pandemiczny, ale też się odbył. Pięknie przygotowany, z tekstami, z pięknymi wtedy piosenkami, pamiętam, że były naprawdę wspaniałe. Żeby już nie przedłużać, proszę Państwa, 10. koncert gdański, jak zwykle prowadzi go pani Irena Jasma. Serdecznie, jak Państwo zwróciliście uwagę, ten plakat stoi osobno. To jest tytuł naszego dzisiejszego koncertu. Nad Bałtykiem. Rozpocznie Jakub Hajdun pięknym utworem Charlesa Trenetta, La Mer, czyli Morze. I to zacznie nasz koncert. Proszę.